Bohater, duma narodu, król Racibórz Wielki, czy nawet Superman. Takich entuzjastycznych opinii w internecie, a także polskiej i zagranicznej prasie nie brakuje. Chodzi oczywiście o zbiornik Racibórz Dolny, który po kilkutygodniowych zmaganiach udaje się na zasłużony urlop. Czeka go przegląd techniczny, także czyszczenie, tak by wkrótce wrócił do pracy. Karolina Komada. Pracował 15 dni, przechwycił całą falę wezbraniową, czyli około 147 milionów metrów sześciennych wody, przez co stał się symbolem bezpieczeństwa i ochrony przed klęską żywiołową. No super bohaterem, no. Gdyby nie ten budowa tego zbiornika, nie wiadomo co by było w tym roku. Czy nie byłoby gorzej jak w 97, a przeżyłam tą powódź, więc... Czyli pamięta pani? Tak, tak, miałam 17 lat, więc dużo wojska i dużo strat. Ludzi, w tym moja rodzina też, stracili wszystko praktycznie, więc nikomu bym tego nie życzyła. Powódź z 97 zapisała się w pamięci wielu mieszkańców powiatu raciborskiego. Nic dziwnego, że kilkunastodniowe zmagania zbiornika są nieustannie chwalone. Tak, spisał się, bo nie było powodzi w Raciborzu i Opolu i innych okolicach. Uratował dużo. Dużo ludzi po prostu nie ucierpiało, nie tak jak w 97, chociaż wiadomo, Płocko i to ci ludzie ucierpieli. Szkoda tych ludzi, no ale jednak nas tu ochronił. Uchronił ludzi wraz z sąsiadującym polderem Buków, który przyjął ponad 55 milionów metrów sześciennych wody, tym samym wykorzystując całą swoją pojemność, a Racibórz Dolny 80% pojemności. Zanim przejdzie na zasłużony urlop, musi przejść prace techniczne. Nieco poturbowany po walce, po takim starciu z wielką wodą, w tej chwili przejdzie niezbędne i wynikające również z przepisów prawa obligatoryjne kontrole, zarówno oceny jego stanu technicznego, jak i bezpieczeństwa. W tej chwili już w czasie zbiornika Racibórz Dolny trwają prace porządkowe. Są one niezbędne i konieczne, ponieważ napływająca do zbiornika woda przyniosła ze sobą różnego rodzaju odpady. Są to wiatrołomy czy całe konary drzew, ale to również odpady takie związane z codziennym użytkowaniem, czyli wyposażenie na przykład gospodarstw domowych. Superbohater po wyczyszczeniu i po przejściu przeglądu technicznego będzie mógł wrócić do swoich codziennych obowiązków.